w jednym z naszych pytań, w zakresie 150 pytań, postawiliśmy taki postulat do zastanowienia, czy dałoby się i czy dobrym pomysłem byłoby powołanie właśnie trzeciej izby parlamentu, w cudzysłowie, obywatelskiej, takiej, która pełniłaby obowiązki, znaczy funkcję takiego stałego panelu obywatelskiego, zajmującego się różnymi kluczowymi sprawami, no właśnie nie budową helikoptera, ale raczej tymi fundamentalnymi dla ustroju Polski zagadnieniami. Między innymi, to jest bardzo śmiałe, ale wspomniałeś o momencie konstytucyjnym. My jesteśmy przekonani, że jesteśmy w momencie konstytucyjnym. No, trzeba to jasno powiedzieć, jasno na stole położyć i zacząć na ten temat dyskutować. I wydaje nam się, że taki panel, stały panel obywatelski, stały w rozumieniu stałej instytucji, nie musiałby być złożony cały czas tych samych uczestników oczywiście, ale w tym jesteś lepszy niż ja. Natomiast taki panel, taka trzecia izba mogłaby się zająć no właśnie dyskusją na tematy fundamentalnie ważne, czyli tematy ustrojowe, czyli budową nowej umowy społecznej, jaką jest konstytucja. Wiemy o tym, że tu są różne zdania na ten temat i bardzo dobrze, że one są różne, bo na tym pluralizm polega. O tym mówił profesor Matyja, o tym mówił profesor Kisilowski, o tym mówi Bartek Młotarski. No oczywiście Adam Szłapka, ale oczywiście jest to tak, że w tej chwili obecnie ci, którym się wydaje, że rządzą, nie zorganizują tego. No ale mamy Senat, mamy samorządy, które pozornie, czy przynajmniej deklaratywnie stawiają się po stronie demokracji, nie autorytaryzmu i w zasadzie mają na to środki, bo zarówno partie mają na to środki, jak i samorządy mają na to środki, jak i Senat ma na to środki wszakże przecież w końcu, tak? Czy uważasz, że byłby dobry pomysł i czy to jest dobry moment na to, żeby o konstytucji nowej rozmawiać? Mi się wydaje, że no, odpowiedź na wszystkie trzy pytania, chyba jeśli dobrze je zliczyłem, jest raczej pozytywna. To znaczy na pewno w polskim systemie politycznym potrzebne jest, i to jest właśnie to coś, co kiedyś opiszę w pamiętnikach, to znaczy inne podejście na przykład do tego, po co nam druga izba parlamentu. Że izba jako przedłużenie delegacji partyjnych, szczerze mówiąc, nie wydaje mi się ustrojowo dobra. Stąd było bardzo wiele zabiegów dotyczących tego, żeby być może partie, teraz była ta kwestia rzeszowska, no ale cały ten pomysł obywatelskiego Senatu, to, że jest przewaga jednego głosu, znaczy to kiedyś mogę, jak mówię, opowiedzieć o tym, czy tam był jakiś pakt, moim zdaniem go wcale nie było, że Senat mógłby być, w sensie, no to, że ja nie wystawię tam, gdzie ty wystawiasz, nie jest żadną umową o szukaniu wspólnego kandydata. Że gdybyśmy uwierzyli, ale to wymaga abdykacji partii politycznych, że potrzebny nam jest Senat w rozumieniu oparty o konstrukcję taką, no, obywatelsko-samorządowo, nie wiem, ale że partie, że nie jest przedłużeniem partii, że partie umawiają się, że w systemie umyślnie wbudują mechanizm właśnie refleksji, którego walor nie polega na tym, że mogę zadzwonić i rozmawiać z senatorem i mówić, że to musi być oddzielne, bo system cały nasz, on już w tej chwili nie ma żadnego pasu bezpieczeństwa i został on skutecznie zabrany, więc pytanie, czy politycy świadomi też ułomności własnej natury nie chcą, żeby to było wbudowane. Na razie to się nie udało. Jeśli nie, możliwe jest oczywiście i technicznie, wydaje mi się, zrobienie tej trzeciej izby tak zwanej, czyli panelu wielokrotnego i tak dalej, i tak dalej. Ważna jest jego relacja w stosunku do ostatecznej woli suwerena naprawdę, no bo w szczególności z konstytucji to te panele mogą sobie różne rzeczy wydeliberować, ale to obywatele na końcu powinni w referendum podejmować tą decyzję, tylko różnica, no tak zresztą było w Irlandii, jak o tym mówimy, polega na tym, że mogą użyć tego, co mentalnie nazywa się właśnie people like us, to znaczy, że ludzie podobni do ciebie i do mnie, wylosowani, którzy mieli tą przewagę tylko nad nami, że mieli dość czasu, informacji i szansę na rozmowę, oni by sugerowali coś takiego, ale dalej ja ze swoim głosem zrobię, co będę chciał. Natomiast mogę bardziej, w świecie, w którym nikt nikomu nie wierzy, bo wszystko jest fake, wszystko jest jakimś interesem, ludzie sięgają po ten rodzaj prawdy, który jest po prostu czysto emocjonalny. Ja tak czuję, to mi nie kłamie. To jest jedyne, co mi nie kłamie, to są jedne z najgorszych rekomendacji właśnie w polityce. One nie mają nic wspólnego z roztropnością, one są emocją po prostu. Także ja bym był wielkim zwolennikiem tego, żeby taki mechanizm wbudować. I ostatnia rzecz, to tym bardziej mam apetyt na tą naszą rozmowę. Ten tekst, nie wiem, czy on jest jakoś strasznie ważny, ale on mówi, ma jedną ważną rzecz. Ten o tych 1000 dni, czy 800 dni mówi, trzeba przejąć kontrolę nad czasem. To znaczy, żeby nie wiem, co się działo, obajtki, nie obajtki. My jesteśmy wszyscy tak przemęczeni i czasami rzeczywiście ktoś walnie drutem po klatce, trzeba coś zrobić, ale my tak jesteśmy wypaleni już, no zresztą to akurat u was to, no to jest oczy, że już my nie wiemy po prostu i że musimy mieć jak najdłuższy kalendarz adwentowy, wiedzieć, że będziemy się tym zajmować bez względu na cokolwiek zajmiemy się teraz ubóstwem energetycznym, a później zajmiemy się edukacją, a później zdrowiem, a później kwestiami, żeby mieć swój własny żyroskop, wewnątrz sterowność i nie dać się zbić z tego, bo inaczej do końca będziemy zakładnikami takiej emocji.